Słuchajcie, kilka tematów dobrych, złych, kontrowersyjnych wokół Algorandu wartych omówienia, więc dzisiaj między innymi powiemy o tym, jak decyzja SEC-u w sprawie uznania XRP jako nie security. Tutaj Ripple wygrało z SEC-iem w sądzie. No i wczoraj czwartek, dzisiaj piątek, jak to nagrywam, rynek zareagował mega optymistycznie. To jest generalnie, wydaje mi się, że pewien znak dla altcoinów, dla algo. Krótka refleksja na ten temat. Jak sprawa SEC przeciwko Ripple wpływa na rynek, wpływa na Algorand. Ale o spekulacji na tym kanale za wiele nie mówimy, ale tym razem trochę będzie, przepraszam. Pewien portfel gromadzi gigantyczne ilości algo. Chwilę temu było 400 milionów algo z kawałkiem, potem 500, chyba dobijamy w tej chwili do 600 milionów algo. Czy to dobrze, czy to źle? Może to być pewne zagrożenie dla sieci. Fundacja Algorand reaguje. O tym sobie dzisiaj też powiemy. AlgoFi kończy operację swojej bardzo fajnej platformy DeFi. Dlaczego? Co to oznacza? Czy ekosystem umiera? O tym też dzisiaj powiemy. Developer Bootcamp. Programiści, możecie za darmo uczyć się programować na Algorand już w nadchodzących dniach, więc w pośpiechu to wideo tutaj również pod waszym kątem nagrywam. Powiemy co i jak. No i bardzo duży też temat dla Algorandu samego. Algorand opublikował raport z detalicznymi informacjami o grantach, które przyznali w latach 2020-2022. Kilkaset różnych grantów z kwotami, czasami z nazwami firm, często z nazwami firm i osób, które dostały te granty, ze szczegółowym komentarzem Algorandu dla tych grantów o najwyższej wartości. Co my tam znajdziemy, co się z tego dowiemy i po co to wszystko, taki kij w mrowisko Stacey Worden wbija. Tam żyje też społeczność w ostatnich dniach. No więc tematów jest jeszcze kilka. Wydaje mi się, że odcinek będzie no taki wielowątkowy. Postaram się dotknąć to, co tam ostatnio w ekosystemie piszczy. Też pewne projekty migrują z Ethereum do Algorandu, takie związane ze złotem. O tym też powiemy. No ale zaczniemy też od tematów takich związanych ze społecznością. Paulina prosi o wasze wsparcie. Paulina jest artystką. Artystką, która tworzy sztukę klasyczną, ale również coś tam w NFT zaczyna wchodzić. No i prośba, jeżeli macie chwilę, za chwilę poleci intro, no to możecie zagłosować na dzieło Pauliny. Linka dostaniecie pod filmem. Zagłosować można do 10 razy z jednego urządzenia, więc jak możecie, macie czas, 10 razy głos się oddaje, to zajmuje parę sekund. Wspomóżcie Paulinę. Paulina będzie wypuszczać również kolekcję takich nagród NFT, takich podziękowań NFT na blockchainie Algorandu dla 30 osób, które no, pomogą tutaj w tym głosowaniu. Krystian na swoim Twitterze, podlinkuję to również, opisał co i jak zrobić. Natomiast najprostsze, co możecie zrobić, po prostu wejść na link do głosowania. Tam wam się pojawia dzieło Pauliny. Paulina, bardzo sympatyczna osoba. Zobaczcie ją być może tu na ekranie z takim logo Algorandu na koszulce i zagłosujcie na nią 10 razy. Pomożecie Paulinie wygrać w konkursie. Być może, a być może będzie też z tego dla was NFT. No więc teraz leci intro, a wy głosujecie, a potem przechodzimy do tych wspaniałych update'ów. Zapraszam. No więc macie przedłużony czas na głosowanie na Paulinę, bo teraz będzie przypomnienie, że na tym kanale nie ma porad finansowych ani inwestycyjnych. Ja nie jestem doradcą inwestycyjnym,
Natomiast jestem reprezentantem tutaj Algorand, no CE, Central Eastern Europe, taki społecznościową rolę mam. Czasami trochę o Algorandzie komentuję na Twitterze, komentuję na YouTubie, no i staram się nieść Wam trochę informacji. Więc moje zakrzywienie na temat Algorandu będzie zakrzywione. Oczywiście posiadam sporo algo tokenów, więc też będę zakrzywiony z tej perspektywy, no i wierzę, że ta technologia jest sensownie zbudowana. Natomiast czy to oznacza, że algo token sobie poradzi? Nie wiem. Czy znaczy, że jest dobrą inwestycją bądź złą inwestycją? Też nie wiem. W ogóle tych tematów nie dotykamy. Prezentuję tutaj swoją zachwianą, nieobiektywną opinię Andrzeja. Bo wszystko, co mówię, to jest moje zdanie. Nikt mi tu nie wkłada żadnego zdania do ust. No i chociażby to, że mówię o Paulinie, w żaden sposób nie mam z tego żadnego benefitu. Paulina jest sympatyczną osobą, coś chce sobie zadziałać również na Algorandzie. Jest to tradycyjna artystka, która ze świata tradycyjnych artystów być może zacznie działać coś w świecie krypto, w świecie NFT, być może właśnie na Algorandzie. No i uważam to za sensowną akcję, jako przykład do tego, żeby tutaj społeczność Algorandu budować. No to tak też czynię. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, w jaki sposób możemy ekosystemowi pomóc, też dajcie znać. Póki co czas do głosowania na Paulinę trwa, a ja dalej powiem, żeby rozpoznawać ten ekosystem, inne ekosystemy, tak bardziej fundamentalnie niż tylko powierzchownie. Technologia ma znaczenie, wiele z projektów ma tą technologię tak sobie zbudowaną. Algorand moim zdaniem ma technologię zbudowaną bardzo sensownie, natomiast mają swoje niedociągnięcia marketingu, być może w tym, jak wydawali fundusze, o tym będzie trochę dzisiaj, no nie wiem, to sobie każdy musi ocenić. 100 milionów dolarów poszło na różne projekty, prawie 500 projektów, czy efektywnie, czy nie, czy te projekty coś zbudowały, będziecie mogli ocenić sobie. No i jakby sami ocenimy znowu projekty, które ja tu patrzę. Staram się patrzeć na coś, co moim zdaniem przetrwa dłużej, bo no bo jakby ten fundament technologiczny jest dobry, ale czy ja dobrze tutaj coś uszczelam, czy nie, to nie wiem. Na pewno nie dotyczy to cen tokenów, bo z tym to bywa różnie, zwłaszcza w głębokim bear markecie. A ten głęboki bear market właśnie, czy teraz SEC musi nam powiedzieć, że możecie wyjść z bear marketu, bo już Ripple nam dało popalić, o tym też dzisiaj wspomnimy. Dobra, koniec przerwy na reklamę, jedziemy z tematami, może zacznijmy od tego, tej sprawy Ripple versus SEC. O co chodzi i co wiemy? Wiele lat toczyło się postępowanie tutaj SEC-u, wzięło na ruszt między innymi firmę Ripple i jej token XRP, że token XRP to jest security, czyli papier wartościowy, tak jak projekt jest zdefiniowany, jak to było dystrybuowane, czy po prostu była to sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych i firma Ripple powinna to zrobić inaczej. I tu było oskarżenie przeciwko Ripple. No i wielu z Was pewnie to śledziło w ten czy inny sposób. No i mamy finalną decyzję w pierwszej instancji ze strony sądu, który orzekł wczoraj, czwartek, któregoś tam lipca, nie wiem, że XRP nie jest instrumentem finansowym, kontraktem finansowym, nie jest papierem wartościowym. No i jakby może tam jakieś odwołania od tego mogą być. W każdym razie no jest to ważna decyzja. Trochę myślę, że ku zaskoczeniu. Na początku oczywiście się wydaje, że SEC jako tak potężny tutaj regulator na pewno to wygrają. No nie wygrali. W Stanach jest prawo precedensu, więc teraz prawo precedensu może zostać w łatwy sposób przełożone na inne projekty, które również, no chociażby na skutek ostatnich oskarżeń SEC-u, czy też no, pozwów SEC-u w stosunku do giełd takich jak Coinbase, Bittrex, chyba Binance też US, że sprzedawały, wprowadzały do obiegu papiery wartościowe bez licencji. Takie było. No i tam jest masa projektów przez Matiki, Algorand oczywiście też, Cardano i tak dalej, wymienione jako przykłady jakby projektów, które były papierami wartościowymi, a które były wprowadzane właśnie przez niezarejestrowanego
tym celu gracza, brokera. No więc teraz SEC sobie tam luźną ręką wypisał dziesiątki tych projektów w tych różnych oskarżeniach. No i teraz przegrał jednocześnie swoją taką flagową sprawę przeciwko Ripple i XRP, gdzie na pewniaka powiedzieli, że to był papier wartościowy. Czy był, czy nie był, sąd rozstrzygnął, że nie był. Tak naprawdę, co my możemy wiedzieć, że Howey test, omawiałem go tutaj detalicznie, z czym jest, skąd się wziął i to w ogóle wywodzi się z oskarżenia o zupełnie w innym case'ie Howeya, gościa, który tam sprzedawał grunt i go potem dzierżawił i uprawiał na nim różne plantacje, robił. Wróćcie do filmu, jeżeli Was to interesuje, czym jest Howey test i jak to działa. W każdym razie ten Howey test służy do oceniania projektów, no i tym Howey testem nasz wspaniały SEC i jego naczelnik Gary Gensler posługują się od lat, zamiast jakieś sensowne regulacje dla krypto wprowadzić. Wydaje mi się, że ta przegrana SEC-u w tym przypadku oznacza, że po pierwsze, no wszystkie, znowu to jest moja opinia, nie wiem, czy tak na pewno będzie, ale tak mi się wydaje, będąc SEC-iem, co bym zrobił, ale nie jestem SEC-iem, no wszystkie inne pozwy przeciwko stricte projektom, czyli właśnie chociażby Algorand, wiemy, że to było na liście, Cardano, Matic i masa innych jeszcze projektów, że wstrzymałbym się, tak? No muszą przemyśleć swoje argumentowanie, jeżeli jakby nie podziałały tutaj takie metody, które próbowali stosować na XRP, muszą na nowo przemyśleć, jeżeli będą chcieli składać kolejny pozew przeciwko projektowi. Więc wydaje mi się, że w najbliższym czasie raczej nie spodziewałbym się, że SEC pozwie jakiś projekt. Po drugie, jeżeli pozwie jakiś projekt, no to pewnie będzie chciał jakiegoś pewniaka, jakiegoś takiego nieprzeciętnego pewniaka, jakiś projekt rozpoznawalny, nie jakiś niszowy, no i takich, gdzie będą pewni, że rozwalą ten projekt. No więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, że być może w ogóle zmienią podejście, no i być może jednak jakieś regulacje by się przydały, być może Gary out i teraz nowe regulacje się przydały i w oparciu o te nowe regulacje, nowe wytyczne będą starać się z tymi projektami rozprawiać. No więc tak bym się spodziewał, że w najbliższych miesiącach, a być może i latach tutaj się powinno dalej te regulacyjne środowisko uspokajać. Nie spodziewałbym się ataków na poszczególne projekty. Natomiast mamy otwarte jakby postępowania przeciwko giełdom, Coinbase'om, Binance'om, Bittrex'om. No i teraz pytanie, co SEC-em dalej zrobi, no bo tam wymienili szereg projektów, które ich zdaniem są papierem wartościowym. Pytanie, czy faktycznie są i pytanie, jakby jak SEC chce te rozprawy prowadzić. Natomiast no, tam było ciekawe urgentowanie na Twitterze, to znajdziecie u mnie fragment z tego oficjalnego werdyktu sądu, że właśnie ponieważ było to wprowadzane ten XRP tylko przez giełdy, no to nie jest papierem wartościowym. Takie absurdalne moim zdaniem trochę uwarunkowanie, znaczy uargumentowanie. Też z tego można wyniknąć, że projekty, które w ogóle Algo tutaj w tym przypadku do tego się odwołuje, Algo swoją sprzedaż tych tokenów prowadził poza Stanami Zjednoczonymi. Nie było tutaj sprzedaży do inwestorów Stanów Zjednoczonych tej pierwszej sprzedaży, no więc jakby SEC występuje w obronie Stanów, znaczy obywateli Stanów Zjednoczonych. Kurde, te latające kleszcze. Masakra. Więc czy Algorand jest bezpieczny? Wydaje mi się, że jest szansa, że tu się nic nie powinno zadziałać. Wszystkie projekty odetchnęły z ulgą, widać, to było po krótkim alt sezonie. Zobaczymy, czy to potrwa dłużej, czy nie. Sporo wszystko poleciało, łącznie oczywiście same XRP, które w pewnym momencie 100% zrobiło. Algo tam podchodziło pod 13 czy 15%. Cardano też się ładnie zachowało, 20%. No i zobaczymy, jak to dalej się będzie rozwijało. Natomiast jest to na pewno bardzo dobra informacja dla branży. Nie jest oczywiste, że SEC tu wszystkich pokosi. Muszą poukładać swoje regulacje, muszą to lepiej strukturalnie ogarnąć. No i uważam, że wykoszenie paru projektów, które faktycznie
w sposób oczywisty były skamem, oszustwem i skokiem na kasę, by się przydało, więc regulacje, pod które będzie można podpiąć takie oskarżenia, też by się przydały. No więc mam nadzieję, że temat będzie ewoluował, ale w taką bardziej sensowną stronę, a nie w stronę, tak jak Gary Gensler, wszystko poza Bitcoinem jest papierem wartościowym. No cóż, no taki temat. No więc good news, generalnie temat toczy się dalej. Pewnie będą tam jakieś follow-upy, natomiast na tą chwilę cały, powiedzmy, regulacyjny FAD, czy te regulacyjne tej ryzyka, takie w tym bardzo krótkim horyzoncie czasami myślę, że można na chwilę odetchnąć, a potem no zobaczymy. No więc to tyle w sprawie tej sekowej. Być może jakiś tak tutaj dedykowany odcinek nagram, jeżeli byście chcieli, bo teraz tak go tu powierzchownie potraktowałem, ale jeżeli chcielibyście głębszą analizkę, co o tym sądzę, co tam regulacje w Stanach, seki, co w którą stronę może pójść, to mogę coś takiego przygotować, być może w najbliższym czasie. Dobra, drugi temat. Whale. Wielki portfel kumuluje gigantyczne ilości algo. Po co to robi? No temat tego Whale'a jest na pewno w tej chwili jakimś tam istotnym tematem na tapecie w społeczności. Zaczęły się próby tropienia, kto to może być i w ogóle, czy to jest dobry gracz, czy nie, czy ktoś tutaj akumuluje i po cichu i w jakim celu, czy ktoś próbuje zaatakować sieć być może. Tak naprawdę nie wiemy. Sam John Woods, czyli CTO Algorandu, z którym jakiś czas tutaj zrobiłem też wywiad na kanale, swoją drogą, że nie widzieliście, to zachęcam, się zaangażował w jakiś tam investigation, no nie wiemy, tak? No Algorand Foundation też przyznaje, że tak by to nie jest żaden portfel, który przeszedł u nich KYC, ktoś kogo znają, więc oni nie wiedzą. 524 miliony to była snapshot z 10 lipca, teraz dzisiaj rano popatrzyłem, gdzieś tam dochodzi do 600 milionów algosów, to nie jest to mało, znaczy to jest bardzo dużo. No i teraz pierwsze pytanie, czy ktoś sobie tutaj dyskretnie kumuluje algo, jednocześnie robiąc szum negatywny w mediach, żeby kumulować tanio? No nie wiem, na pewno mógł kumulować tanio, na pewno robi od dłuższego czasu DCA na algo, więc jeżeli chce to kupić, na pewno może jednocześnie wspomagać się przełożeniem medialnym. Mówimy o dziesiątkach milionów, a być może setkach milionów dolarów kapitału, który na ten cel ma przeznaczony na zakup na pewno, więc może chcieć zbijać tą cenę w ten czy w inny sposób, korelując to ze złym PR-em. Może tak robić. Po co to robi? Nie wiemy. Tak naprawdę, jeżeli byłby to jakiś dobry gracz, znaczy jakiś gruby gracz, nie wiem, instytucjonalny gracz, no pewnie jakiś doświadczony gracz, nie wiem, pewnie potrafiłby zrobić to na wiele portfeli i nie okazywać się jednym wielkim portfelem, no bo po co miałby się ujawniać tak naprawdę? Zwykle nie ma potrzeby się ujawniać. Więc ciężko jest mi się sobie też wyobrazić, że no gruby gracz to robi tak bardzo publicznie, tak bardzo jawnie, nie chcąc jednocześnie się ujawniać. Z drugiej strony, jeżeli byłby to ktoś, kto chce sieć zaatakować, no bo mamy sieć proof of stake, no może zacząć takim dużym stake'iem w pewnym momencie rządzić siecią, podejmować decyzje, no to też pewnie wolałby do ostatniego momentu zachować się tak po cichu, a potem nagle ciaciach wszystko połączyć i zrobić szachermacher na sieci. Więc tego też nie wiem, po co to ktoś robi. Algorand Foundation kilka dni temu odpowiedziało, tej Stacey chyba sama napisała na Twitterze, że no ponieważ Algorand siecią proof of stake, fundacja w związku z tym, widząc ten portfel, nie wiedząc kim ten portfel jest, ale no żeby być przygotowany na ewentualny atak, chociaż takie słowa tutaj nie zostały użyte, ale tak to odpieram, zwiększa swój stake jako fundacji online stake z 300 tam kawałku milionów algo do ponad miliarda algo, żeby móc ewentualnie dyskontować działania bad actora, jeżeli to jest bad actor.
No i tyle wiemy, jest to jakiś tam głośny temat. Dobrze, że z jednej strony fundacja jakoś tam zareagowała, no moim zdaniem na Twitterze jakby w ogóle, że temat istnieje, żyje, jest komentowany, co jest robione i dlaczego jest robione. Z drugiej strony intencji samego gracza nie znamy, czy on chce po prostu zwrócić uwagę, że tutaj jakiś whale akumuluje, to na pewno zaraz coś będzie pozytywny news. No bo jeżeli ktoś tak publicznie pokazuje, że ma duży portfel, tam cały czas dorzuca, regularnie dorzuca, no to to zwraca uwagę. Być może jest to chęć zwrócenia uwagi do ekosystemu. Nie wydaje mi się, że jest to próba ataku na sieć, bo raczej atak odbywa się z zaskoczenia, więc nie dałby tutaj tego benefitu, by się przygotować na to. Po prostu robiłby to na wielu różnych portfelach, moim zdaniem, rozproszonych. Czy jest to sama fundacja, która w jakiś sposób robi coś takiego, żeby na przykład mieć pretekst do zwiększania swojego online stake'u? Może. No, każdy scenariusz jest tutaj dozwolony na tą chwilę. Adres postaram się Wam przypiąć. Może ktoś dojdzie do jakichś wniosków, może są to jakieś eksperty od analizowania takich rzeczy i powiecie, o co tu chodzi. Obserwujemy temat. No mam nadzieję, że jakiegoś wielkiego dumpu nagle nie będzie tych 600 milionów tokenów. Nigdy nie wiadomo, w którą stronę pójdzie. No ale taka ci to sytuacja. Jedziemy dalej. No a dalej, no to jest temat governance'u. Zaczęła się w tej chwili 8. runda governance'u. No i wypadł nam jeden, niestety, ważny, duży gracz, rozwiązanie, z którego sam korzystałem i ubolewam, że AlgoFi, DeFi-owy kombajn, który moim zdaniem był fajnie zaprojektowany, działał dobrze, najpierw poinformował, że nie będzie uczestniczył w governance'ie, co mnie trochę zmartwiło i tam był jakiś regulatory consent, że tak dalej Algo i te sprawy, może być security, no i ogólnie dawanie inwestorom wkładającym kasę Algo z Algo jest formą Yieldu, no więc jak to jest Yield, to no to czy oni są platformą, która może generować Yield, a że są chyba ze Stanów, to się mogli wystraszyć, no więc zrezygnowali z tego governance'u. Jak zrezygnowali z governance'u, kilka dni później powiedzieli też, że całościowo będą, jak to nazwali, wind down, czyli zwijać platformę. No i że proszą tak naprawdę o wycofywanie środków. Więc jak macie coś na AlgoFi, wycofujcie środki. No to wszystko jeszcze było przed decyzją SEC-u, więc jeżeli to wszystko faktycznie ma background regulacyjny, być może AlgoFi się reaktywuje. Chociaż to byłoby takie tu w jedną, w drugą, ale może tak być. Teoretycznie jest taka szansa, że jednak za chwilę się dowiemy, że AlgoFi może jednak się nie będzie zwijać. AlgoFi, o tym za chwilę przejdziemy, też dostało całkiem spore granty z fundacji, więc trochę tak słabo, jak zgarnęli grant z fundacji. Zrobili coś tam, no zrobili, no a potem, no nie wiem, już granta być może kolejnego nie dostali, no bo chyba nie dostali, no to teraz już no grant, no solution. No wydaje mi się, że to jest słabe podejście. Tak naprawdę grant to jest coś, co pomóc powinno rozkręcić biznes, ale docelowo biznes powinien być operacyjny i zarabiać sam na siebie. Nie wiem, nie znamy tych powodów, dlaczego AlgoFi się wycofało. Być może nie będą podtrzymywać swojej decyzji, to byłoby najlepsze, co mogliśmy się dowiedzieć. No, ale na tą chwilę wycofujcie się z AlgoFi, jeżeli tam coś macie. Powiedzieli, że finito. Ja niniejszym jakby governance 8 obsługuję w dużej mierze ciągle klasycznie bez udziału DeFi'a, a jeżeli mam coś na DeFi'u, to zacząłem się bardziej posługiwać w tej chwili Fox Finance. Fox Finance to jest też platforma, która zobaczy się w tych grantach. Oni oczywiście dostawali granty od Algorandu, ich już nie pamiętam, czy ciągle dostają, czy nie, ale też jest sensowna, też się rozbudowują i można przez nich działa. Są gardy, są też DeFi'e inne, Humble i tak dalej, więc tych miejsc jeszcze jest. Natomiast no, AlgoFi było największą platformą pod kątem TVL-a według DeFi Lamy, no więc słabo, no trochę słabo, no ale co zrobić. No więc AlgoFi, dajcie znać, jak wy to widzicie. Niektórzy mówią, że już tutaj Algorand umiera, że zwija im się AlgoFi, więc już na pewno tutaj no projekty niestety przychodzą, odchodzą. Sam Algorand wydaje mi się, że
nie umiera, przynajmniej jeszcze nie teraz, czy kiedyś umrze, pewnie wszystko kiedyś umrze. Natomiast no, wydaje mi się, że tutaj jest kwestia no, troszeczkę nieodpowiedzialnego, znaczy nie wiem, nie chcę nazywać, no, ale GoFi powinno zarabiać z, no, z jakichś swoich prowizji, tak? Ma jakieś marże za transakcje, za liquidity provision i inne rzeczy, więc powinno z tego zarabiać. Dostawali też z tego programu Ines Award do boostera do tych, do governance awardów, więc całkiem sobie nieźle radzili w tym procesie governance'u. Moim zdaniem oni się przestraszyli tych rzeczy regulacyjnych, więc być może coś tutaj jakieś się dowiemy, że może jednak będzie reaktywacja. No ale szansa jest raczej mniejsza niż większa, ale to byłby najbardziej pozytywny scenariusz. W każdym razie no, na Fox Finance widzę, że można w tej chwili mieć 17% kwartalnie, właśnie bo Fox Finance też ma tego boosta od Algorand na staking, czy staking, no governance przez DeFi ichniejszy, no więc ja sobie tam stopniowo obserwuję platformę i stopniowo zwiększam swój udział w DeFi-owym governance'ie, no ale tak jak mówię, ciągle jeszcze idę tradycyjną ścieżką dosyć mocno i wyraźnie. Dobra, no to jedziemy dalej. Ważny temat, jeżeli ktoś jest tutaj bardziej techniczny albo niekoniecznie krypto deweloper, ale gdzieś tam dewelopujecie, chcielibyście dewelopować na Algorandzie, no to zaczynają się w kilku partiach tak zwane developer bootcamps dla początkujących i dla średnio zaawansowanych. Myślę, że warto się pod to podłączyć. Na ten Developer Bootcamp to jest no, taki intensywny program szkoleniowy dla tych osób, które chcą się zaznajomić z budowaniem na Algorandzie. No i jest wątek dla beginners, dla początkujących. No i agendę opublikowałem na Twitterze, więc może tutaj przypnę albo pokażę na ekranie, albo będzie w Twitcie. Zresztą wszystkie linki, jak zwykle, tych rzeczy, co omawiam, postaram się przypiąć do tego filmu. Beginners to są 4 dni po 2 godziny, tak? Czyli to się da raczej wygospodarować. 17, 18, 19, 20 lipca. To jest pierwsza seria dla początkujących. Potem jest też druga seria dla początkujących, jeżeli lipiec Wam nie pasuje, bo urlop i tamtoś mam to, no to we wrześniu od 4, 5, 6, 7 września również program dla początkujących. To jest ten sam program, można się włączyć albo w ten wątek od 17 lipca, albo w ten wątek od 4 września. No i będzie intensywnie, będzie praktycznie i po tym będziecie mogli również, to jest taki prerequisite wymagany do tego, żeby móc się zapisać również na intermediate. Intermediate, czyli już bardziej dla tej średnio zaawansowanej społeczności, która już te podstawy pozna. No i to jest też 4 dni po 2 godziny. No i można sobie zrobić ciurkiem, tak? Czyli robicie na przykład najpierw tego beginnera od 17 lipca, a potem intermediate od 31 lipca do 3 sierpnia. Więc można ciach ciach na zakładkę. Macie tu 8 godzin, tu 8 godzin zrobione int i beginner w paczce. Natomiast jeżeli poszliście tym wątkiem wrześniowym, no to znowu robicie beginnera od tego 4 września i jest potem od 11 września intermediate. No i wydaje mi się, że warto, jeżeli ktoś tam chciałby dewelopować na Algorandzie, to jest to unikalna szansa. Oczywiście to jest za darmo, no to jest online'owo, można zrobić z dowolnego miejsca. To nie jest chyba słuchowisko, że jednym uchem słuchamy, to jest bardziej forma warsztatu praktycznego, więc tak, no dla osób, które naprawdę są tym zainteresowane, linka oczywiście dam poniżej. Z tego co wiem, potem mają być jakieś hackatony, mają być jakieś nagrody dla tych, którzy uczestniczą w hackatonach, więc może warto się tym zainteresować, nie tylko jeżeli chcecie rozwijać skillsy, ale też może właśnie gdzieś tam w przyszłościowo myślicie o czymś, zbudowaniu czegoś, no to może będą jakieś granty pod to podpięte dla najlepszych, więc no rozważcie. Jak były jakieś pytania, no to tutaj powiem też, że mamy tą naszą polską grupę na Telegramie.
algorand.pl. Przypnę linka, ponad 500 osób. Aktywnie tam się ludziska widzę udzielają. Jak ktoś tam będzie miał jakieś pytania z tym związane do mnie albo w ogóle pytania, no to wpadajcie na Telegram, jak was tam jeszcze nie ma, to jest to najżywsze w tej chwili, myślę, że miejsce algorandowe w polskiej części społeczności. Myślę, że warto tam być, jeżeli Algorand was jeszcze interesuje, mimo tego, że to już po prostu umarł. Jeżeli mimo, że Algorand umarł, ledwo dyszę, a was jeszcze interesuje i wierzycie, że jednak ta technologia ma sens, no to na Telegramie moim zdaniem warto również być. Link oczywiście na ekranie teraz i w opisie. Zanim omówimy jeszcze te wszystkie granty, no to z takich ciekawych projektów, które przeszły i zdecydowały się przejść, budują i w najbliższych tygodniach powinny trafić na mainnet algorandowy, to jest projekt, token firmy Asia Broadband. Sobie ich szybko zgooglałem. Ogólnie zajmują się wydobyciem, przetwarzaniem różnego rodzaju metali szlachetnych, sprzedażą metali szlachetnych, no i będą swój token przenosić na początek z Ethereum na Algorand, no i rozwijać tam jakieś rozwiązanie, pewnie w kontekście tokenizacji metali szlachetnych. RWA, głośne ostatnio hasło, Real World Assets, czy to będzie kolejny gruby temat na nadchodzącą hossę, czy hossa w ogóle nadejdzie, jak tak, to czy tokenizacja tych aktywów ze świata rzeczywistego, nieruchomości, złota, srebra, dzieł sztuki, czy to jest temat już? Mike napisał na Twitterze, że temat był wałkowany już i raczej nie teraz, bo regulacje, no i bo uczestnik scentralizowany w środku jest potrzebny, jakaś zaufana strona trzecia. A może jednak? No dajcie znać, jak wy to widzicie. No i takie projekty wiemy, mamy tam Lofty, tokenizacja nieruchomości, mamy Meltgold na Algorandzie, teraz co Asia Broadband będzie, no to czemu nie? Algorand, przypomnę, 3,3 sekundy finalizacja transakcji, bardzo duża przepustowość sieci, niskie koszty, to podał sobie Asia Broadband przechodząc. Dlaczego z Ethereum uciekają? No bo tam za wolno i za drogo, a Algorand. Ale są projekty, które wybierają w tą stronę. No dobrze, no przejdźmy do tego Transparency Reportu, czy Transparency to jest jakiś tam Financial Report. No to jest uzupełnienie do tego Transparency Reportu, który omawiałem z grubsza miesiąc temu z kawałkiem, który wyszedł podsumowujący i będzie wychodził cyklicznie, za chwilę powinniśmy zobaczyć następny. A to jest zupełnie, tam była mowa o tym, że granty będą mieć swój osobny wątek, który w tej chwili granty przejęła ta organizacja Algorand Ventures. Oni są odpowiedzialni za typowe granty. Oni będą publikować już jakby te granty, które przypisują w osobnych wątkach. No, Algorand Foundation jakby podsumowało te granty z ostatnich lat, żeby jakoby wyczyścić przedpole dla Algorand Ventures, dodać transparency, no ale też przeczyścić przedpole dla ex-governors, bo ex-governors, czyli ci eksperci, gownerzy również decydują, będą decydować, jakie projekty mają być fundowane i tam już na pewno będzie transparentność on-chainowa, no więc trochę byłoby krzywe, gdybyśmy nie wyprostowali przeszłości i mimo iż to spowodowało dużo zamieszania w społeczności, krytyka, że ci to nic nie zbudowali, a tamci to w ogóle, są kontrowersyjne case'y. Algofi może mniej, ale na przykład Opulus mnie trochę tak, Opulus też dostał dużego granta, zobaczycie tam. I Opulus chyba nie dostał kolejnego granta i w ostatnim, ja nawet miałem z nimi robić na Twitter Spaces wywiad i wywiad się nie odbył nie z mojego powodu, tylko Opulus jakby przedłużał, mówił, że jeszcze tydzień, a potem zaczęły się bardzo negatywne komentarze Opulusa w sieci na temat Algorandu, właśnie o tym, że tam pieniądze idą na lewo i prawo, ci dostali, no Opulus nie dostał follow-up granta. No moim zdaniem to nie powinno tak działać, że jak Algorand daje kasę, to jest cacy przyjaciele, a przestaje dawać kasę i jest krytyka
pod kątem fundacji. No to chyba granty nie po to są. Jak ktoś tak postępuje, no to trochę dziwne. No moje zaproszenie w każdym razie do Opulus jest cały czas otwarte na Space'y. Chętnie o tych innych tematach pogadam, no ale na razie przestali się odezywać do mnie. Znaczy tak, tak jak mówię, odraczali i się ostatecznie nie zgraliśmy na żaden termin. Odraczali, wiem dlaczego, no bo potem wyszła komunikacja, że jednak będą też rozważać zmianę chaina, no i że tu Algorand i gruba litania, że środki są marnowane i tam szef Opulusa, no więc no, trochę mało poważne, jak na wydawałoby się poważną firmę. Z drugiej strony, jeżeli Opulus by się zwinął z Algorandu, to byłaby zła wiadomość, a myślę, że tam się coś takiego szykuje, po prostu wybierają chain z Algorandu, bo to był taki ciekawy projekt, realny projekt w branży muzycznej, który zresztą śledziłem niezależnie od tego, że po prostu mnie to interesuje, co oni robią. No więc tak, no i ten Transparency Report tego i innych rodzajów przypadków i burzy ujawnił sporo. On pokrywa kilka tematów. On pokrywa granty typowe, super granty, czyli takie bardzo ukierunkowane granty na konkretne rozwiązania, i Developer Awards, nagrody dla deweloperów do 50 000 dolarów. Samego reportu nie będę wam czytał, po prostu chciałem was zainteresować, by do niego zajrzeć. Tam są opisane kryteria tego, że jakość samych aplikacji, oczywiście feasibility, czyli takie ocena, czy to się da w ogóle dowieść, jaki to jest impact na ekosystem, no i zespół, jakby ich motywacje i historyczne doświadczenia, to wszystko jest brane, było brane i zapewne będzie brane pod uwagę, więc jeżeli ktoś myśli o grantach, pewnie warto popatrzeć na ten opis, jakie kryteria są oceniane w przyszłości również, żeby wiedzieć co i jak. No i tam potem są trochę statystyk, więc grantów 870 aplikacji było na granty, 300 aplikacji z kawałkiem dostało te granty. No więc całkiem sporo, tak? Wydaje mi się, że w tych pierwszych latach było łatwiej. Algorand miał, powiedzmy, większy gest i też mniejszą rozpoznawalność, jak ktoś przed sensownym pomysłem mógł dostać grant. Więc w grantach to ta pierwsza część. Druga część to są super granty, czyli to jest budowanie wyroczni, czyli tych linków do świata tradycyjnego, budowanie mostów, budowanie tego EVM compatibility, deweloperskich toolingów. Jest kilka takich rzeczy, też launchpady, na których Algorandowi infrastrukturalnie zależało, żeby powstały. No i pod to wymyślili te super granty. Super granty. Tutaj 128 aplikacji dostali, no i 26 dostało granta, więc tutaj już bardziej selektywnie. No i to są sumarycznie w tej chwili chyba 470 z kawałkiem grantów zostało przy... nie, 4 grantów mogło być więcej, ale 470 kilka organizacji bądź indywiduów organizacji dostało granty o sumarycznej wartości no 100 milionów dolarów z bardzo niedużym kawałkiem. No i jest też taki breakdown, rozbicie top 10 projektów, top 20, no i tam dużo kasy poszło do pierwszych tych, do 20 projektów zgarnęło dosyć dużą pulę z tego wszystkiego, chyba około 40 milionów dolarów, no więc 20 projektów zgarnęło 40% puli. No i te projekty, które zgarnęły największą część tej puli, prawie wszystkie pewnie rozpoznacie, one są... Wszystkie dostarczyły coś na mainnet, niektóre żyją do dzisiaj, inne już nie żyją. Niektóre to były fundingi dla stablecoin providers albo dla giełd celem zbudowania integracji, utrzymania płynności jakichś tam kampanii też promocyjnych pod chociażby stablecoiny, USDC na Binance i takie sprawy. No i te top 20 projektów jest szczegółowo to może nie, no ale jest omówione przynajmniej kilkuzdaniowo w tym raporcie, co kto na co zrobił, czego nie zrobił. W skrócie, każdy z tych projektów coś dowiózł na mainnet. Niektóre mają, powiedzmy, małą siłę przebicia z tym, co
co zrobili. No ale między innymi tam największym graczem na liście jest Reach, no, czyli platforma deweloperska, tam 4,7 miliona dolarów, która developer tooling, swój język, swoje biblioteki programistyczne, tego by łatwo można było językiem, powiedzmy, pseudobiznesowym budować coś na Algorandzie. Oni dostarczyli dwa produkty, oni są też, stoją za tym projektem Humble DeFi-owym, więc no akurat, aha, i teraz właśnie na wspomnianej grupie algorand.pl ktoś mi ostatnio napisał, i wiecie, tam warto być, bo twórca tego Reacha i Humble, teraz już zapomniałem, jak się nazywa, ale rozwija w tej chwili trzeci projekt i tam, no i to jest związane z tokenami Ethereum, które na Algorand będzie standard przenoszone, czy coś takiego. Już sam nie wchodziłem. Jak się projekt nazywa? Też nie pamiętam, ale znajdziecie to na Telegramie. Sam jeszcze tego nie zgłębiłem, ale ogólnie tam ma być Incentivized Testnet, czyli testnet z zachętami, z nagrodami, czyli z tokenami prawdopodobnie dla tych, którzy się zaangażują, więc może warto pójść do największego gracza w branży, tutaj w ekosystemie tego Algorandu i coś poklikać. No więc Reach dostał duży grant, jest tam wyszczególniony Rand Labs, to jest też kontrowersyjny, powiedzmy, temat, 4 miliony dolarów. Rand Labs są ci, którzy zbudowali wspaniały MyAlgo Wallet, który przeżył haka, no i tutaj powiedzmy przez to, że Rand Labs dostawał kasę od Algorand, no to Algorand Foundation się tak do końca nie mogło powiedzieć, że no not my business, bo fundowali ten projekt, no ale to była zewnętrzna firma, natomiast fundowali projekt, który gdzieś nie zadbał w pełni o bezpieczeństwo. No Rand Labs ogólnie jest, powiedzmy, kontrowersyjne, no bo Algo Explorer, z którego najbardziej popularnym eksplorerem w tej chwili, z którego myślę, że wszyscy tutaj w ekosystemie korzystają, pozamykał swoje API jakoś w czerwcu, no ciągle jest najbardziej popularnym ekosystemem. AlgoFi, wspomniane, dostało 3 bańki z kawałkiem, a prawie 4 miliony, no i będzie się wygaszać, bo chyba nie dostali więcej grantów, albo te regulacje, albo jeszcze coś innego. Alloy, no to jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat. Alloy, gamingowa taka platforma, na której no powinny być deployowane gry, jakąś tam infrastrukturę pod to stworzyli. Ja przyznam, że gamingu to nie śledzę, więc jakoś ten temat jest mi obcy, no ale tam żadna gra chyba jeszcze dotychczas nie została zdeployowana, natomiast sam framework został zbudowany. Pytanie, czy są jakieś plany, czy gry jakieś przez ten Alloy przejdą, czy nie, tego nie wiem. PureStake, no, znana organizacja ogólnie w świecie krypto, też 2 miliony z kawałkiem, oni zbudowali AlgoSignera. No, nie, jak specjalnie tam nie korzystam z AlgoSignera, no ale coś zbudowali, czy tam jeszcze oprócz tego coś robili. Chyba coś, mam nadzieję, że robili, bo 2 miliony na wallet trochę dużo. Ja myślę, że nie jeden by zbudował za 2 miliony dobrego walleta. 2 miliony dolarów. Fox Finance, 2 miliony za dobrego DeFi'a. Okej, mogę powiedzieć, że plus oczywiście, bo w tym wchodzą jakieś nagrody, czy też programy zachęt, liquidity provision i tak dalej, więc no to nie jest sam grant, obejmuje zwykle wiele różnych rzeczy. Humble, 2 bańki, coś koło tego. Algo Foundry, 1,5 miliona. Algo Foundry przesłuchiwałem na Algorand CE Twitter Spaces, linka w ogóle do Algorand CE wam dam, jak was interesuje Algorand, to tam różnego rodzaju spaces są. Wendy było ostatnio, był tutaj nasz Paweł i z jego rozwiązaniem węzłowym i z jego Allo Info, i to też było ciekawe. Będą w przyszłości też inne spacey, więc no i też informacje, więc na Algorand C warto wpadać. Algo Foundry też było na C. Oni budują między innymi no taki framework dla deweloperów, by ci mogli się certyfikować w Algorandzie, czy powiedzmy kursy szkoleniowe i te sprawy. Oni zbudowali Algo Safe, takie rozwiązanie, powiedzmy, związane z przechowywaniem asetów, multisygnowaniem i te sprawy. Oni zbudowali Messina One, to jest most, więc aktywnie działają, akurat tu bym powiedział 1,5 banki w dolarach oczywiście, ale widać, że działają i brzmią kompetencyjnie, rozsądnie, jak się z nimi gada.
Tiny Man, myślę, że też korzystacie, też dostał coś koło 1,5 miliona dolarów. To wszystko sobie można wejść, poczytać, zobaczyć, co tam znajdziecie, z czym się zgadzacie, z czym nie. Są wypisane wszystkie granty od tych 5 milionów aż po chyba ostatni 200 dolarów jest tam uchwycony w tym raporcie i warto zobaczyć. Napiszcie opinię, albo napiszcie na Twitterze, albo oskarżenia do Algorandu, że marnują pieniądze, albo pochwały, jak ktoś dobrze coś zbudował. Burza w każdym razie w sieci, zwłaszcza tej twitterowej przestrzeni, mocna jest. Niektórzy bronią, inni krytykują. Ja myślę, że no, przy rozdawaniu grantów dosyć szczodrym, tak bym to nazwał, no bo można powiedzieć, że no, 500 projektów dostało efektywnie granty, to jest dużo. 100 milionów dolarów poszło na granty. Aha, tam jeszcze była informacja, że z tych 100 milionów to mniej więcej tam 48 poszło we Fiatach bądź stablecoinach, 52% poszło w Algosach. To, no tutaj jest jakby duża kwota, która lata 2020, 2021, 2022, przez 3 lata to jest sporo. No, test prawdziwy ekosystemu jest moim zdaniem taki, czy no powiedzmy ten bootstrapping ekosystemu, jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć, że projekty dają kasę, by po prostu przyciągnąć atencję budujących przedsiębiorców i tak dalej. To się często tak odbywa. Bitcoin tylko to inaczej zrobił, a wszystkie inne projekty w ten czy inny sposób robią to podobnie. No to można dyskutować, czy kwoty za duże, czy dobre projekty wybrane, ale część z projektów oczywiście będzie nietrafiona. Część z projektów przyjdzie po kasę i ładnie poopowiada, a potem się zawini albo zrobi jakiegoś fejka, albo coś przeniesie, copy-paste z innego ekosystemu i tak dalej. I no, wszystkiego nie upilnujesz, więc na liście tak długie grantów, zwłaszcza gdy te grantowanie było dosyć intensywne, jak część z tych grantów, projektów tutaj omawiałem, no to jakby to jest tak jak zatrudnieniem ludzi do firmy, tym się zajmowałem. Zatrudniasz masowo, szybko, przeoczysz czasami jakiegoś lesera albo jakiegoś lewiznę jakąś, co tam naściemniał na rozmowie. Wszystkiego się nie da sprawdzić, no i niestety z częścią potem się trzeba wozić. No tutaj z grantami myślę, że jest trochę podobnie, zwłaszcza gdy te granty idą tak intensywnie. No części projektów, intencji, kompetencji nie zweryfikujesz, no i część z nich nie dowiezie albo dowiezie byle co. A nawet ci najlepsi zawodnicy, no tacy jak Algofi albo Opulus, w pewnym momencie no, szukają nowego pracodawcy. Idą po nowe granty, tam gdzie dadzą więcej. Podsypał nowy pracodawca, idą nowego pracodawcy. Podsypał nowy ten projekt, idą tam. No, nie znam intencji tutaj tych projektów, które się wycofują. Pewnie czasami chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. A czasami może chodzi o to, że no, może straciły wiarę w ekosystem, albo coś innego się jeszcze dzieje na pokładzie. Mamy bear market, nie mają w ogóle pieniędzy, model biznesowy nie zadziałał. No, jakoś sobie trzeba radzić. Albo może zwijałem w ogóle biznes. No więc to jest troszeczkę tak, że na pewno znajdzie się masa projektów na tej liście, do których można się poczepiać. Na pewno znajdą się fajne projekty, które żyją do dziś, z których korzystamy. Korzystacie sami i to infrastrukturalnej, DeFi-owej, gamingowej, w obszarze NFT i tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Projekty infrastrukturalne oczywiście też, które już pewnie nie rozpoznajemy, ale ktoś tam robi coś w obszarze developer tooling, węzłów i tak dalej. No więc jakby na tak długiej liście na pewno będą i wtopy, i sukcesy. Więc przeglądnijcie tą listę, sami wyróbcie sobie zdanie. Myślę, że dla mnie jest ważne, że ogólnie patrzę, że to jest bardzo dobrze, że taki Transparency Report wyszedł. To jakby jest kij w mrowisko, oczyszczenie trochę przed pola. Teraz na bieżąco transparentność tych grantów będzie już dostarczana w bieżących reportach. Część grantów i fundowania projektu będzie się odbywała przez społeczność w postaci ex-governance, więc no, jest nowy rozdział, nowe rozdanie, trochę burzy podsumowujące, jak nagle 3 lata historii wyciągasz te wszystkie rzeczy spod dywanu i te wszystkie rzeczy, które zostały zakiszone, no to będzie burza, no to ta burza musi być. No więc tyle w temacie. No i chyba będziemy kończyć. Przypomnę, prośba tutaj znowu przerwa na reklamę. Paulina
prosi o wsparcie, głosujcie. Być może będzie coś tego dla Algorandu, jakaś kolekcja NFT, być może wy dostaniecie jakieś NFT, a na pewno przede wszystkim sympatyczna dziewczyna, pomóżmy jej zdobyć nagrody. Jeżeli artystka chce coś zadziałać w świecie cyfrowym, no to otwórzmy szerzej drzwi, pomóżmy. Tyle chyba. Dwie rzeczy może jeszcze. Będzie Space pod koniec lipca z zespołem afrykańskim Kaszdillo. To znajdziecie na Twitterze Algorand CE i pewnie wrzucę też na algorand.pl Telegram, więc jak ktoś jest zainteresowany, ciekawy projekt taki fundingowy w obszarze szeroko pojętej Afryki. I będzie drugi Space z OniFly, projektem takim, no troszeczkę zahaczającym Reward Assets, projekt w Dubaju, i to będzie na początku sierpnia. Daty jeszcze tam ustalam, albo już mam ustalone, ale nie pamiętam, więc pojawią się na Twitterze i na Telegramie, tam wpadajcie, linki pod spodem do tych dwóch mediów, jak i do wszystkiego, o czym tu wspomniałem. Nie będzie natomiast linków do tych rzeczy, o których zapomniałem. No to tyle, na razie, hej!